20 miesięcy. Ponad 20 miesięcy bez futbolu, bo tyle trwa już przerwa Marcina Komorowskiego. 5,3 ćwiczenia, no. Fakty są brutalne. Były reprezentant Polski z powodu problemów z Achillesem zupełnie zniknął z radarów. Ostatnio miałem taką sytuację, nie powiem z kim, nie powiem gdzie, ale właśnie mnie przedstawiał pewien dziennikarz, że były piłkarz, były reprezentant Polski. Ja mówię, to już żeś mnie tak skreślił. Sytuacja Komorowskiego to typowe pomieszanie z poplątaniem. Jedna operacja, druga, trzecia, czwarta. Dzisiaj okazuje się, że większość z nich była niepotrzebna. Do tej pory nie wiem za bardzo, o co chodzi, bo pierwsza diagnoza była taka, że są to wzrosty. Po trzecim zabiegu, to było przed samym Euro, no już po tym zabiegu zaczęło mnie tak boleć, że no, przestałem chodzić praktycznie normalnie. Pięta mnie tak bolała, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Ostatni raz Komorowski na boisko wybiegł w czerwcu 2015 roku w sparingu z Grecją. Rok później przestał być piłkarzem Tereka, a obok nosa przeszło mu Euro 2016. I 12 i 16. Przed Euro 2012 też doznałem, wtedy przyszedłem do Tereka Grozny, naderwiałem więzadła poboczne. A teraz przed 2016 Euro, tak? No niestety, ale problemy z Achillesem. Rehabilituje się, Kuba Rzeźniczak przychodzi, teraz jest ta siatkarka skowrońska, tak? Jest jeszcze jedna siatkarka, tylko jej nie znam, jest jeszcze jakiś piłkarz ręczny. Z chłopaków to już przeżyłem Mączyńskiego, Starzyńskiego. No to wszyscy się zmieniają, tylko ja zostaję. Ostatnia operacja Komora to dzieło słynnego doktora Van Dijka. Prowiant na cały dzień. Specjalisty, który stawiał na nogi m.in. Keylora Navasa i Cristiano Ronaldo. Teraz wszystko zależy od rehabilitacji, czyli codziennej orki w specjalistycznej klinice. Dzień dobry. Cześć. Witam cię bardzo. Cześć. Dominika, jak dzisiaj? Dziadku, ty se, a ty gdzie byłeś, dziadku? Posłuchaj, czy on się do czegoś jeszcze nadaje, czy już do kominka dodaje? We dwóch pójdziemy do kominka. Na początku, jak po zabiegu, jak przychodziłem tam 2-3 miesiące po zabiegu na do kliniki, to było to raptem tam godzina, półtorej do dwóch max. Teraz ten czas wydłużył się czasami do 4-5 godzin, ponieważ jest jeszcze chłodzenie i są jeszcze inne zabiegi, które trwają nawet po godzinie czasu. Komor jest... To jest mój trener personalny, tak. Indywidualny. Mam strasznie nieutalentowanego ucznia. To ja cię tu pompuję, a ty ze mną jedziesz. Tli się coś takiego, że jednak to może być już ten koniec, aczkolwiek no nie poddaję się, walczę i chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby później nie mieć do siebie pretensji, że nie wiem, poddałem się, a nie spróbowałem powalczyć o to, o powrót na boisko, o to, żeby wrócić do pełni zdrowia. O Jezu. Ja też prostuję ręce, tylko prostuję ręce do przodu. Słucham? Ja prostuję ręce.